Zamiast kół cegły. Taki obrazek szokował dziennikarzy zaproszonych do fabryki samochodów małolitrażowych w Bielsku-Białej. Na konferencji prasowej mówiono przede wszystkim o planowym przygotowaniu do produkcji samochodu X179 i konkretnej perspektywie Beskida, ale jednak samochody na cegłach irytowały wszystkich. Poza tym, że one stoją na cegłach, to u nas w kasie nie ma pieniędzy. W tej chwili 5600 samochodów stoi bez kół, czeka na obręcze kół z Lublina. Z problemem obręczy fabryka zapewne upora się w ciągu miesiąca, a inne kłopoty być może rozwiążą obligacje. A wszystkie sekrety dotyczące naszej motoryzacyjnej nadziei pod nazwą X179 próbuje rozwiać włoska gazeta. Nas jednak bardziej interesuje, czy w czerwcu 1991 roku pierwsze samochody ukrywające się pod tą nazwą zejdą z linii produkcyjnej. Jedną nie ulega wątpliwości. Gwarancja na nadwozie opiewać będzie na 6 lat.